Witam wszystkich, jestem pod lasem, zobaczcie co tu się dzieje. W tym pierwszym ulu coś kiepsko, ale poza tym tu jest mega szał. Dzieje się. Jakie mamy plany na dzisiaj? Nie dbaj. Może się uda zaglądnąć, posprzątać denicę. Mam też pyłek, znaczy ciasto z pyłkiem i troszkę pierzgi. I to właśnie mam zamiar im podarować, chociaż widzę, że pyłek i tak znoszą, ale to nie zaszkodzi. I rozkręcamy te rodzinki. Zrobimy, a jednej nie damy, zobaczymy porównanie. I tak dalej. Także bierzemy się do dzieła. Zobaczymy co z tego wyjdzie, czy mnie nie zjedzą, ale pyłku targają. Bo jest ciepłutko. Na pewno albo leszczyna, może olcha, czy wierzby, wątpię, żeby już, ale no zobaczcie ile tu. Pięknie to wygląda, ale jeszcze rozkręcimy. Tu jest naprawdę dużo czereśni, może połasimy się na jakiś miodek czereśniowy, jak się uda. Wszystko zależy od pogody, ale trzeba pomóc. Ta pierwsza rodzinka mnie troszkę niepokoi, bo najsłabsze loty, ale tu zagrniemy, wszystko się wyjaśni. A co wam chciałem jeszcze pokazać i mieć do was prośbę? Zaraz wam pokażę. Jest w samochodzie. Oto pani pszczelarka. Sama weszła do kombinezonu. I mam właśnie prośbę o imię dla tej małej pani. Gdzie tu? Jak tu wlazłaś? Jak tu wlazłaś? Chodź maleńka. Sama się pakuje do kombinezonu pszczelarskiego. No. Co, nie wyjdziesz? Gdzieś mi się zaplątałaś. Chodź, kochana. Delikatnie, no tak nie płaczemy. Chwilkę pauzy muszę wyciągnąć. I tak oto się prezentuje ta pani. Pokaż się. Śliczna jest. Prawda? Trochę zaspany biedactwo takie. Niespane? I szukamy imienia. Może ktoś coś porzuci. To jest dziewczynka. Nie będzie duża. Mam nadzieję. Ale się przeciąga. Ale się przeciągam, tak? Oj, to słonko ty moje. Zostaniesz w samochodzie, żeby cię pszczółki nie pożądliły, wiesz? Tak, bo jak cię pszczółki pożądną, to będzie bolało. Nie, jeszcze na naukę jesteś za mała. Będziesz większa, to wtedy będziemy cię uczyć, na jaką odległość możesz podejść. Tak, słonko moje? Prawda, że słodka? Bartek z pasieki gromadzeń ma. Pikusia? To ja też nie chciałem być gorszy. Chciałem mieć swojego pieska pszczelarskiego. Będziesz gościł na tym kanale. Tak. Będziesz gościła. Tylko imię trzeba dla niej. No, a po prostu... Jeśli chodzi o wymyślanie imion, jestem słaby. Nie ma kto mi pomysł. Tak, a gryzie. Widzicie jaki groźny pies? Jak gryzie. A zaraz mnie tu zje. A dobra, kończę się bawić pieskiem. Zabieram się za pszczółki. Tak więc ta pierwsza rodzinka, co najgorzej latała. Już ubieram rękawice, bo jednak do pierwszego przeglądu to założę. Zobaczymy co tam słychać. Pokażę co i jak. Ej, psinka, ale ty tu nie będziesz na tym daszku siedziała, bo tu odstawię umk z pszczółkami. Miałeś w samochodzie gdzieś nie czekać. A, tutaj wysprzątały same. Także nie ma potrzeby sprzątania. Wszystko elegancko wysprzątane. Aha, pszczółki delikatnie mówią, że spokojnie. Mamy dymu i się uspokoją. Widzę, że jedzonka mają aż nadmiar. Ajajaj. Przykitowane oczywiście wszystko. No, średnio ten dym pomaga, ale nic.
firanki z pokarmem. Zobaczymy czwartą. Nie ma tu jeszcze Sierdziu. Zasłania. Jest dość dużo wyjedzone, czy tu będzie czerw? Też nie ma. Widzę, pszczółki chodzą z pyłkiem, ale jeszcze na czerw nie napotkają. Może w dolnej kondygnacji jest czerw. A nie. Tutaj już też matka wyszła. Mamy troszeczkę czerwu, troszeczkę jajeczek. Dobra, nie szukam matki, bo to nie pora na to. Trzeba będzie wycentrować gniazdo, przynajmniej górę. A może w ogóle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ajajaj, nie w rękę. O, tu jest dużo czerwi. Także one po prostu się przytulili do tamtej ścianki. Ula. Tu na tej ostatniej rameczce, co mamy? Troszeczkę pyłku jeszcze im zostało. I tu na szczerwie się nie weszła matka z czerwieniem. Dobra. W takim razie trzeba to troszkę wycentrować. Zróbmy w ten sposób, że... Jeszcze trochę dymu. Jeszcze złożą. Jedną ramkę przerzucę z pokarmem na drugą stronę. Żeby tu w razie czego miały łatwy dostęp. Ta jest ciężka, pełna pokarmu. Zapomniałem, co się robiło przez zimę. Opsa. Tu udamy dwie rameczki z pyłkiem, ale tak trochę dalej odstawię. A do dołu nawet nie zaglądam. Dlaczego nie daję tutaj pyłku? Z tego względu, że jak jest na dole czerw, to nie chcę za bardzo przesuwać im, żeby nie było nieporozumień potem. Żeby to nie wstawić jednego od drugiego. Zapomniałem popatrzeć, ile jest na dole ramek, trudno. Na górze będzie komplet. Na dole będzie mniej, to trudno. Tutaj damy ciasto z pyłkiem. I niech się rozwijają. W tym tygodniu ma być po 15 stopni nawet, więc one sobie będą to wyjadać. Mam nadzieję, że się będą dzięki temu fajnie rozwijały. Także z tą rodzinką tyle. Kolejna rodzinka, nie wiem, jak tam to było widać. Zobaczymy, jak będzie to widać. Zobaczymy, czy jest tu coś na dymnicy. Najpierw. Tu też praktycznie nie ma sensu. Widać same posprzątały po sobie. Spóźniłem się. Zdarza się, trudno. Przynajmniej mam nie robotę. O, tak się prezentuje ta rodzinka. O, też się złoszczą. Wydaje mi się, że jest mocniejsza. Piesku uciekaj, bo tu pszczółki się pożądlą. Dobra, przymknę powałki, odniosę ją do samochodu, bo widzę, że
Tak nie będzie. Piesek schowany. Ja już jestem. Także bierzemy się do ziemi. Dalej. Na szybko, bo tu nie ma czasu na jakieś dłuższe zabawy. Widzę, że jedzenia naprawdę mają ohoho jeszcze trochę. Prawdopodobnie jeszcze będzie mi ujmować w odpowiednim czasie. Ale to też zrobimy. Tutaj jeszcze czerwi. Nie widzę. Oj, no nie złości się. Wiem, że wiosna to jest niekoniecznie pogoda na grzybanie, ale tak na potrzeby filmu, szybki film. O, tu już mamy czerw skryty. Także tu też matka jest. Dobrze, że mam rękawice, bo by mnie zjadły. Tutaj na górze jest czerwiu mniej niż tam, ale teraz się będzie matka rozbujała. Dobra. Także podobna sytuacja jak tam. Trzeba wycentrować troszkę gniazdo. Dodać troszkę ramki z piersią. Nie za rękawice. Także tu damy tak jak tam jedną tu i dwie z piersią nam trochę dalej. Tylko tu muszę tylko zabudowę obudłamy. Bo jesienią przy zakarmianiu zrobimy dziewczynki. Muszę zaraz się na za długo to robić. No trudno. Trochę dymu, żeby je zgonić. I tu im damy jeżdżki. W okazji troszkę podsklepiam. Zamykamy. Oczywiście damy też czas z pikiem. Ja wiem, że ta pieszka powinna być trochę z jednej, trochę z drugiej strony, ale już tłumaczyłem, że boję się, że na dole też jest czerw. Jak tak zrobię, to za bardzo odsunę jedną od drugiego i nie będzie kuli czerwiu wtedy. Więc lepiej nie kombinować tak za bardzo. Dobre, złe, jakoś tak. Jest dobrym, wrogiem dobrego, czy dobre wrogiem lepszego. Coś takiego, nieważne. Ciacho z pyłkiem. Zamykamy. I na razie nie ma co nagrywać, chyba że coś by się ciekawego działo. W jednej rodzinie nie dam ciasta i potem porównamy. Także przejrzałem. Wszędzie matki są, wszędzie jedzenie jest, tym ostatnim jest może troszkę mniej, ale dostały teraz ciasto. Spokojnie, na kilka miesięcy, na kilka tygodni wystarczy tego jedzenia, co mają, więc na razie bez paniki. Osy posprzątały za mnie, nie musiałem sprzątać, też fajnie.
I tyle. Zobaczę jeszcze może do 2 godzinek pod domem, ale tu już chyba nie będę pokazywał. Tam, gdzie się martwiłem, że może być mniej pokarmu. Dojem jeden ciasto, takie mocne jeden ciasto z pyłkiem, żeby rozgonić, bo potrzebuję jak dobrej rodziny do wychowu matek. A tam więcej nie będę gonił, bo pod domem no nie ma wczesnych pożytków za wiele, więc nie ma sensu. Psinko, bo znowu dostanie żądło. Idę, bo piesek płacze za mną. Jeszcze na koniec wam pokażę ten rzepak, co tak chciałem dla... No tak na wariackich papierach trochę. Proszę, jak rośnie. Siany we wrześniu, bez żadnych nawozów. Z dawką ponad 10 kg na hektar. Jest gęsty. I widać, że już rośnie. Także... Może pszczółki jeszcze coś z niego skubną. Nie liczę tu na jakieś wielkie zbory miodu, ale może troszkę pyłku będzie, może troszkę czegoś. Dlaczego nie? Wilczur biegnie, daje radę. Trzeba go pilnować, bo żeby mali znotka nie zginęła. No proszę, jak tu ładnie rośnie. Tylko jedno się martwię. Jak będzie taki ładny, że będzie mi go tak zniszczyć. O, jaka facelia. Będzie rzepak z facelią. No fajnie, fajnie to wygląda. Nie powiem, że nie. Ale jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w maju. Jak zakwitnie. Trochę zwierzyna tu była, trochę poniszczyła, ale też to żyć. Taki trochę gorszy. No. Facelia dopiero wschodzi. Taka mała. No kurczę, i będzie problem, żeby to zniszczyć, bo będzie żal. A tu też takie facelie wschodzą dopiero. Widać, że to na wiosnę powschodziły. A tu mam w planie posiać ugór miododajny i wsiać w to nostrzyk, żeby tu pszczółki miały nostrzyk na przyszły rok. No nie wiem, jak to zniszczyć. Będzie mnie się lubo bolało. Chyba, że samo stropez jeszcze wyrośnie, to będzie bez siania wszystko. Ale wątpię, żeby wyrosło to, co chcemy. Tu jeszcze, a zobaczymy, jak będę się dosiewał, to jeszcze wam pokażę. Także nie przyjmujcie się tym, że te badyle starczą, to nie ma znaczenia. Ważne, że tu w spodzie jest troszkę rzepaczku. I tak się to prezentuje. Jak ugór, ale to nie jest ugór. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest na zbiory rzepaku. Wygląda z punktu widzenia rolniczego mizernie. Ale z punktu widzenia pszczelarskiego zobaczymy. Dlaczego nie? Dobra, to na razie tyle. Przejrzały mi te rodzinki. I tutaj z pokarmem jest różnie. Do 3 trzeba podać na pewno. Jedna rodzinka silna dostała to ciasto z pyłkiem. Oczywiście matki wszędzie są na szczęście. A w jednej rodzinie nawet na 3 gramkach jak rozłożona pierś. Znaczy jak rozłożona dłoń obustronnie. Na 3 gramkach tyle czerwi ukrytego. Czyli po prostu jestem w szok. Ta pierwsza rodzinka. Ta. I jej też się należy dołożyć ciasto, a trochę mają jeszcze, ale to może nie wystarczyć. Tutaj jeszcze ta, co ma folię na daszku, to też trzeba jej dać ciasto. I ta pierwsza, czyli 3 rodzinkom trzeba dać ciasto jeszcze, bo mają, głodu nie ma, ale mi się wydaje, że powinno być więcej, a nie będziemy mozić rodzinek. Żeby mi się teraz nie osypały na przedwiośniu, więc tak. Także tyle. Naprawdę, żeby pod koniec lutego było tyle czerwiu, to jeszcze nie widziałem. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiadomo, czy się cieszyć, czy smucić. Wszystko zależy, jaka będzie pogoda na wiosnę. To tyle.